Cześć, witajcie. Na prośbę widza tutaj przedstawię moje systemy do zbierania wody deszczowej. Jest właśnie jeden z pierwszych zbiorników, który zainstalowałem tutaj w narożniku. Ja go podłączyłem, po prostu tutaj była rura, której odpływ był tutaj na dole. Ja po prostu ją przyciąłem, wykorzystałem części tej rurki. Dokupiłem takie łączki pod kątem 90 stopni. No i tu sobie poprzycinałem i uformowałem w sposób, jaki widzicie. Także w sezonie letnim wodę z tego zbiornika używam do podlewania winogron, jak również tutaj kiwi, kiwai. No jeszcze w tym sezonie będę podlewał kany. Chociaż na razie to nie jest potrzebne, bo samo się podlewa. No i tutaj mówię, tu żadnej filozofii nie ma. Tutaj reszta tej wody też, jeżeli jest nadmiar, to sobie po prostu ścieka tutaj do tego ujścia. A pod to ujście tutaj też mam podłączone tutaj z tarasu odpływy. Także jest tu bezpiecznie, pomimo tego, że dom jest w zagłębieniu terenu, ta woda nie wpływa do domu, nie? A tutaj jeszcze jest taki drugi system, gdzie nadmiar wody sobie z tej podwyższonej części też przypływa pod tarasem. Do tegoż ujścia. Ale trochę zboczyłem z tematu, nie? Także mówię, tu żadnej filozofii nie ma, postawić zbiornik, zrobić dopływ do zbiornika, kilka łączek i to wszystko. Tutaj jeszcze czasami ludzie stosują, że jest odpływ jakiś, czy że po prostu nadmiar wody, bo to u mnie nie ma znaczenia, czy tam woda sobie spłynie po tym murku, czy ten, także nie robiłem tutaj jakichś takich. Ale jeżeli ktoś ma jakiś, nie wiem, ładny taras, to może takie jakieś dodatkowe ujście, żeby nadmiar wody nie spływał w niepodążanym kierunku, może wtedy coś takiego by się przydało. Tutaj mam schowany wężyk. A tu jeszcze zanim podłączę wąż, to wam pokażę, jak mam tutaj zrobione. To jak mówię, na prośbę widza. Też przedtem odpływy szły na dół. Ja to zmodyfikowałem, że tutaj, jeżeli chodzi o rynny z warsztatu, dokupiłem łączki, dociąłem. To jest taka mini drewutnia, gdzie jest drewno do kominka. To jest podłączone właśnie w ten sposób, przymocowane do muru odpowiednim kątem. Tu natomiast z drugiej strony warsztatu druga rynna też podłączona. Tu finalnie się kończy właśnie i jest ujście do zbiornika. Żadnej filozofii, tak jakieś łączki można zakupić w każdym markecie budowlanym. Tu też zbiornik jest przechylony, także nadmiar wody sobie spływa tutaj z prawej strony. Także żadna filozofia, piła, klej. Ja nawet chyba tu nie mam tego sklejonego, jeżeli w przyszłości bym chciał robić jakieś modyfikacje. Także to po prostu nie przecieka, ta woda sobie spływa do zbiorniczka i wszystko gra. Natomiast kwestia pompowania wody. Mówię, kupiłem taki wąż. Nie jestem z niego zbyt zadowolony, bo po prostu on się strasznie zagina. I tak jak tutaj widać, co potem utrudnia trochę przepływ wody. Ale podłączam, rozwijam wąż. Mówię, słabe miejsca to jest właśnie te zagięcia węża. Na tych właśnie zagięciach woda się blokuje. Tymczasowo włożę do konewki. Będziemy odkręcić wodę. Thank you.
Także ja wybrałem ten wąż z tego względu, że w sklepie dosyć reprezentatywnie wyglądał, natomiast jak widzicie ma wady. I tu już sobie woda cieknie. Podkręcimy szybko. Mój filtr. A jak już cieknie, to wtedy przerzucam tutaj. I sobie przywiązuję. Jedną ręką to tak trochę ciężko. Woda cieknie. Nie potrzeba żadnego zasysania. Nie muszę brać do buzi. Wszystko robi za mnie grawitacja. Także tutaj właśnie odpowiadam na pytanie widza. Oczywiście ten zbiornik przydałoby się, żeby był wyżej, nie? Bo on gdzieś do tego momentu się opróżnia i potem jest już za wysoki poziom, także muszę czekać po prostu, aż znowu się ta woda uzupełni, żeby uzupełniać tamten zbiornik. No ale to też mówię, tak to zrobiłem, bo nie chcę też zmieniać tutaj ustawień właśnie tych podłączonych tutaj rurek. To by było na tyle, prosto łopatologicznie. Woda sobie nacieka. No i wszystko. Ja Was pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. Tu generalnie jest plan na murek z kan. Na razie to są małe sadzonki, ale myślę, że w tym roku zdążą.